Cześć i witam was bardzo serdecznie w piątym akcie Wiedźmina. Jak widzicie, za mną płonie wyzima. Nie wiem, się zrymowało, ale okej. W każdym bądź razie jesteśmy... O, nawet Reny jeszcze są. Ty nas jeszcze ze mną biegniesz. Chodźmy sobie do właśnie Vincenta Mace'a, który sam mnie zaczepił w sumie. Wiedziałem, że prędzej czy później wrócisz. Wiele cię ominęło, Wiedźminie. To myślałem się. Witaj, Vincent. Co tu robisz? Nie uwierzę, że wyszedłeś się przywitać. Król Radowid przybył do Temerii. Jestem odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo. Krucho z nami będzie, jeśli stanie mu się krzywda. Foltest już wrócił? Tak, jest w starej Wyzimie. Żołnierze od razu nabrali ducha. Teraz przynajmniej wiadomo, czyje rozkazy wykonujemy. Mam prośbę. Muszę się dostać do starej Wyzimy. Tam jest niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie. W pojedynkę mam szansę się przedrzeć, ale... Rozumiesz. Geralt, o co chodzi? Rozumiem. Jaskier, mam zadanie w sam raz dla ciebie. Później wprowadzę cię w szczegóły. Powiem tylko, że chodzi o króla Radowida. A niewyparzony język Wiedźmina mógłby wszystko zepsuć. Czy wy przypadkiem czegoś nie kombinujecie? Vincent ma rację, tylko bym przeszkadzał. Nie nadaje się do rozmów z królami. Zatem postanowione. Jaskier, poczekaj na mnie w obozie królewskim. A ty, Geralt, rób co musisz. Nie ma czasu do stracenia. Okej, okay, oczywiście chodziło o to, żeby się pozbyć. Co mamy robić, jeśli nie właśnie jaskra. Jesteśmy wojsko, czy pierdolona... No właśnie. Z zakonem będziemy walczyć. Jest Radowid, słuchajcie. Można tu sobie porozmawiać? Zaraz spróbujemy karmę? Serio? Dziękuję, Geralt. Jeszcze raz dziękuję. Jak się mają dziewczynki? Jeszcze cię wspominają. Wiesz, że zaprzyjaźniłam się z Shani? To świetnie. Mam nadzieję, że u niej wszystko w porządku. Od wybuchu powstania ma masę roboty. Leczy rannych i chorych bez względu na rasę. Nie wszystkim się to podoba. Pojmuję. Niestety, dawno jej nie widziałam. Właściwie odkąd wybuchło powstanie. Spróbuję się z nią skontaktować. Bywaj. Pewnie narobiła sobie wrogów przez to, że leczy jej elfy zapewne i... I zakonników, kurde, skłońce tutaj tak stoją, że zaraz mnie mogą zaatakować. Chodźmy jeszcze z Radowinem porozmawiać, nie? Witaj, Geralt. Wasza wysokość. Gratuluję, Wiedźminie. Bardzo sprawnie poradziłeś sobie z magistrem. Ten nadęty gnojek próbował mnie kiedyś szantażować. Ostatnimi czasy rzadko zdarza mi się usłyszeć jakąś dobrą nowinę. Dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Co cię sprowadza? No nie wiem, tak przypadkiem wpadłem, wiesz? Moi bliscy potrzebują pomocy. Rozumiem. Mogę ci tylko życzyć powodzenia. Jak wygląda sytuacja na froncie? Totalny chaos. Na szczęście moi agenci dotarli do Foltesta. O ile wiem, wrócił i próbuje zaprowadzić porządek. Rozumiem. Jeśli pozwolisz, panie, oddalę się. Bywaj, Wiedźminie. Dzięki, fajnie. W każdym bądź razie chodźmy teraz do starej Wyzimy. Trzeba się tam przedostać jakoś. Znowu ten dźwięk dziwny. Geralt, dobrze, że jesteś. Za chwilę będzie tu niezła haratanina. Już się chyba zaczęła. Wygląda spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Tu pierdolnie, tam pierdolnie i znowu jest spokojnie. Jewin osiągnął swój cel. Prawie wszyscy nieludzie z Wyzimy chwycili za broń. Jak mu się to udało? Paradoksalnie wielka w tym zasługa zakonu, który zaczął mordować kobiety i dzieci. A wtedy nawet najbardziej zasymilowani chwycili za broń. Nie wiem, kto dowodzi zakonnikami, ale to było najgłupsze posunięcie od czasów króla Desmoda. Wielki mistrz. Być może od początku chcieli sprowokować nieludzi do walki. Mało tego. Zaczęły krążyć plotki o dekrecie, zgodnie z którym wszyscy nieludzie, jako najbardziej podatni na zarazę, mają zostać przesiedleni do starej Wyzimy. Podatni na zarazę. Co za kurewska pójda? Co tu robisz? Za chwilę uderzą zakonnicy. Musimy ich odeprzeć. Potem ruszam do Starej Wyzimy, żeby wyprowadzić cywili i pacjentów Shani. Shani jest w Starej Wyzimie?
Tak, zorganizowała coś na kształt szpitala w starym ratuszu. Musimy tam dotrzeć. Idziesz ze mną? Idę. Ach, ja tu chciałem powiedzieć, Geralt. W każdym razie ruszmy tutaj do boju. Okej. Okay. Jeszcze dwóch tutaj się schowało. Lecą jeszcze skubańce. Ale dobra, chyba muszę z nimi walczyć? Chyba nie, co? Ważne było to, żeby się przedostać do Starej Wyźmy. Okej, tutaj raczej nic takiego ciekawego nie znajdę. I można troszkę sobie powalczyć, pozbierać doświadczenia, jeśli ktoś chce, jeśli ktoś ma zamiar wbić maksymalny poziom, o ile tu jest w ogóle maksymalny, bo nie orientuję się w tym. A jeszcze aż tak wysoko nie wbijałem poziomu. A, tutaj jest rozdział 5, więc teraz was witam w 5 rozdziale. Miłościwy panie, Wiedźmin. To szaleństwo. Nie powinieneś się narażać. Lepiej zaczekać na wsparcie. Bzdura, Velerat. To moje miasto, do cholery. Ja tu rządzę. I nie będę się krył po kątach. Miłościwy panie. Zamilcz. Wiesz, że raportami wywiadu można się podetrzeć. Muszę to zobaczyć na własne oczy. Foltest. Król Temerii. Nie ludzie atakują! Chronić króla! A, żeście się wpakowali trochę, co? A to jest król, który potrafi sobie poradzić. O, jest też ten... Kurczę, nie pamiętam, jak się nazywał. Właśnie, wielki mistrz. A, jeszcze coś mi na Steamie piszą. Zapomniałem wyłączyć, wybaczcie. Wróciłeś, królu. Co jest? Mam nadzieję, że nie za późno. Twoje królestwo jest w potrzebie. Królowie nie spóźniają się nigdy. Połowa miasta stoi w płomieniach. Rynsztoki są pełne krwi. Nie czas na gry słowne, królu. Trzeba działać. Co proponujesz, Jakubie? Przekażesz mi dowództwo nad armią i dasz pełną swobodę działania. Nigdy po moim trupie! No, podejrzane. Było blisko. Zważ jednak, że następnym razem mogę nie zdążyć z pomocą. Wystarczy. Dość już widziałem. Velerat, chodźmy do zamku. Zakon Pomocy i Róży mi się zdaje, że jest armią bardziej prywatną i trochę haniebne byłoby oddać armię państwa Temerii przez króla jakiejś tam prywatnej armii. Co on tu robi? Wpadł. Ma talent do wpadania. Co mam z nim zrobić? Idzie z nami. Muszę z nim porozmawiać. Bardzo dobrze. Foltest jak najbardziej jest dla mnie fajną postacią. Ja go dosyć lubię. Więc chętnie z nim udzielę pogawędkę. Udzielę mu pogawędki? Może raczej on udzieli mi. Czyli tak powinienem to powiedzieć. Wiedźmin z Rivii. Panie, to dla mnie zaszczyt. Jak się pewnie domyślasz, nie kazałem cię tu sprowadzić z powodu jakiejś błahostki. Powiem krótko. Chcę, żebyś zdjął klątwę z mojej córki. Zebrałem ludzi, którzy mogą coś wnieść do sprawy. Devet był adiutantem królewny przez ostatnie pół roku, a Velerat zna Addę od dziecka, zresztą wiesz. Jest jeszcze piękna Triss Merigold. Wspomoże cię swoją rozległą wiedzą magiczną i kobiecą intuicją. Chcę, żebyś to dobrze przemyślał. Jeszcze wrócimy do tej sprawy. Przemyślę to, wasza wysokość. Tymczasem porozmawiajmy o innych, równie palących kwestiach. Zamieniam się w słuch. Otóż wyobraź sobie, Wiedźminie, że masz dom. Wracasz do niego z wyprawy na jakiegoś potwora. Kikimorę, dajmy na to. Kiedy docierasz w końcu na miejsce, zastajesz ogarnięty pożarem bordel, bo inaczej tego nazwać nie można. Wasza wysokość. Nie skończyłem. Mało tego. Osoby, które zostawiłeś na straży, zawiodły. Ktoś zdradził i próbuje cię wyrzucić z domu, siedziby twoich przodków. Nie wpadłbyś w gniew, Wiedźminie? Nie przelałbyś jeszcze trochę krwi? Panie... Twój dom jest także schronieniem dla elfów i krasnoludów, które odziedziczyłeś po ojcach.
Nie da się ukryć. Pożary i duża część trupów są ich zasługą. Ale masz rację. Zależy mi teraz na pokoju w królestwie. Być może powinieneś wystąpić w roli obrońcy, nie ludzi. Zapewnić im bezpieczeństwo i równe prawa. Na negocjacje wyślemy Velerada. Ma w rysach twarzy coś z elfa, może zaczną strzelać trochę później. Żartowałem. Zaprowadzenie porządku wymaga znacznie poważniejszych działań. Zapewne masz rację, królu. Muszę się zająć ważnymi sprawami, które nie mogą dłużej czekać. Masz tu kilka tęgich głów do pomocy. Porozmawiaj z nimi, a uzyskasz pełniejszy obraz sytuacji. I nie zapomnij o mojej córce. Liczę na ciebie, Wiedźminie. Nie zapomnę, panie. Kiedy będę miał czas, służący wezwie cię do moich prywatnych komnat. Okej. Tak zaczyna się właśnie piąty akt. Jej wysokość strzyga. To jest główne zadanie teraz. Tak przynajmniej mi się wydaje. Właśnie, że trzeba tam z Zoltanem się spotkać. Dopaść szefa Salamandry, oczywiście. No, Berengar ruszył swoją drogą, więc wiadomo. No i musimy znaleźć Azara Javeda. To jest nasz plan na najbliższe kilka odcinków. Widzę tylko tutaj Triss, ja chyba nikogo więcej wartego nie ma. Jest jeszcze hrabia Devet i Velerat też tam stoi. Nie wiem, czy udałoby mi się w Coltesta tutaj zaczepić tak śmiało. Nie mam teraz czasu na dalszą rozmowę. Niestety nie pozwoli mi na to. Zacznijmy od Triss, prawda? Najlepiej. Geralt, tak się o ciebie martwiłam. A ja o ciebie. Jestem z ciebie dumny. Słyszałem, jak walczyłaś o Alwina. To prawda. W związku z tym król objął mnie opieką. Gdzie Alwin? Zniknął. Nie mam pojęcia, jak to się stało. Po prostu rozpłynął się w powietrzu. I to pomimo mojego amuletu. To niedobrze. Może się w tej chwili znajdować w dowolnym miejscu w czasie i przestrzeni. Miałam nadzieję, że amulet zablokuje jego zdolności. Oby nic mu się nie stało. Triss. Wiesz, dużo o nas myślałem. Ach, Geralt. Oczywiście. To może powiedzmy, że ją kochamy? Myślę, że to chyba będzie dobry pomysł, co? Kocham cię i chcę z tobą być. Niezależnie od wszystkiego. Jedyne, co w tych parszywych czasach jest piękne, to właśnie miłość. Geralt. Mógłbym się zmienić, nie brać ryzykownych zleceń. Znaleźlibyśmy Alwina i zamieszkali razem. Mógłbym wybudować dom. Ładne marzenie. Własnoręcznie zbudowany dom. Ty hodowałbyś konie i owce, ja uprawiałabym ogródek, ważyła strawę i gręplowała wełnę. Za grosz uzyskany ze sprzedaży wełny i ziemiopłodów kupowalibyśmy to, co nam niezbędne. Dajmy na to miedziane sagany i żelazne grabie. Starzelibyśmy się pięknie i z godnością. A gdybym się nudziła, przygrywałbyś mi wieczorami na własnoręcznie zmajstrowanych dudach. Co, jak powszechnie wiadomo, jest najlepszym remedium na chandrę. Przepraszam, nie chciałam. Geralt, powiedz coś. Nie chcę cię stracić. Przecież mnie masz. Przetrwamy to razem. Kiedy skończy się to szaleństwo, będzie czas na marzenia. Triss. Ja ciebie też, Geralt. Zawsze. Aż do końca świata. Ładne słowa, prawda? Bardzo ładne, że mimo tego wszystkiego razem się trzymają. Para kochanków, słuchajcie. Z rodziną się nieraz tak dobrze nie trzyma, jak z żoną. Czyli głównie chyba raczej tak powinno to wyglądać. Wiedźminie. Hrabio. Darujmy sobie tytuły i zapomnijmy o nieporozumieniach w imię spraw ważniejszych. Niech będzie. Wiedźminie. Hrabio. Nie boisz się królewskiego gniewu, Devet? Skąd ci to przyszło do głowy, Wiedźminie? Foltest wyglądał na zdrowo wkurzonego. Wspomniał coś o przelewaniu krwi. Chodziło mu o krew zdrajców i nieludzi, to oczywiste. Pewnie w końcu wykopię tego nieudacznika Velerada. Król chce, abym znów odczarował Addę. Nic dziwnego, skoro już raz ci się udało, choć niemal przypłaciłeś to życiem. Pojawienie się strzygi jest gwoździem do trumny Foltesta. Ludzie gadają, że obraził bogów. Pamiętasz, skąd wzięła się królewna strzyga? Z kazirodztwa. Wiecie co, dam, żeby przypomniał, żebyście sami się dowiedzieli, jeśli ktoś nie wie. Przypomnij mi.
Foltest za młodu dawał ostro do pieca. Mówiąc krótko, nadmuchał brzuch własnej siostrze. Dziecko zmarło. Rosło w trumnie przez 7 lat, wychodziło tylko, żeby coś przekąsić. Potem zjawiłeś się ty. Odczarowałeś królewnę, ale jak widać, nie do końca. Ponowne zjawienie się strzygi może stanowić dowód, że na rodzie królewskim ciąży klątwa. Lud jest wrażliwy, jeśli chodzi o takie sprawy. Nic więc dziwnego, że król chce, abyś pozbył się strzygi. Kot. Myślałem, że chodzi o zdjęcie klątwy. Chodzi o to, żeby strzyga nikogo nie kłuła w oczy, że się tak wyrażę. Szanse na zdjęcie klątwy są niewielkie. Owszem, może więc zainteresuje cię pewna plotka. Podobno wyznaczono dodatkową nagrodę za zabicie strzygi. Nie interesują mnie plotki. A powinny. No cóż, twój wybór, Wiedźminie. Przemyśl to jeszcze. Bywaj. To jest oczywiście nawiązanie do poprzedniej sprawy ze strzygą, tak już było wcześniej. Tak samo wyznaczyli dodatkową nagrodę za zabicie strzygi. Geralt się na to nie zgodził wtedy. Postaram się może tym razem też nie iść na to, nie? Widziałeś, jak ubiera się ta zdziera? Panie, nie przerywaj mojego skupienia. Czarodziejki nie mają za grosz przyzwoitości. Ale i zaraz przywalimy. Nie wyglądasz na rycerza. Widziałeś, panie? Jak ubiera się ta zdziera? Obecność hrabiego Roderika de Vesta dodaje mi otuchy w tych ciężkich dniach. W jakich mam nadzieję, że król może spalić tę czarownicę Marigold. To oni chcą od niej. Okej, widzę, że tutaj nigdzie się nie dostaniemy. Na szkoda. W każdym razie został nam już tylko Velerat do porozmawiania. Jest jeszcze Antoinette? Kto to? Na czaple, Wiedźmin? W moim rodzinnym Beauclair, w księstwie Toussaint, był kiedyś Wiedźmin. Tańczył z nadworną czarodziejką w czasie święta. To nie mogłem być ja, pani. Kiepski ze mnie tancerz. Czy wszyscy Wiedźmini mają białe włosy? Nie, pani. Tylko ja. Może coś pokręciłam, choć nie wydaje mi się. Miałabym do ciebie pewną sprawę. W czym mogę ci pomóc? Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Mon Dieu, moich trzech kuzynów musiało niedawno uchodzić z miasta z powodu pewnego niefortunnego zbiegu okoliczności. Podpadli królowi? No tak, coś w tym guście. W każdym razie chciałabym przesłać im nieco grosza w celu, powiedzmy, poprawy ich sytuacji. Rozumiemy się? No niech będzie. Rozumiemy się świetnie. Za odpowiednią opłatą podejmę się roli posłańca. A, c'est parfait! Z tego co wiem, moi kuzyni ukrywają się na bagnach w tamtejszych jaskiniach. Nazywają się Corbin, Busset i Ramerot. Zanieś im, proszę, po 300 orenów. Pozostaje kwestia mojej zapłaty. Każdy z moich kuzynów da ci pokwitowanie. Zanieś je potem do mego narzeczonego. Jean-Pierre jest kapitanem wojsk najemnych. On cię nagodzi. Znajdziesz go w starej wyźmie. Bywaj. A więc Jean-Pierre się też tutaj pojawia. Okej. Jest zadanie przynajmniej. Geralt, dobrze cię znów widzieć. Witaj, Velerat. Widziałem, że rozmawiałeś z królem. Minę miałeś nietęgą. Cóż, potrafię sobie wyobrazić kilka gorszych wariantów tej rozmowy. Geralt? Okej. Okay. Nie boisz się trochę, Velerat? Król wyglądał na wściekłego. Myślisz, że chodziło mu o mnie? Nie wiem, ale na twoim miejscu uważałbym na słowa. Wiesz, Geralt, stary już jestem. Całe życie spędziłem w służbie Temerii. Nigdy nie ugałem. Nie mam zamiaru się zmieniać na starość. Jak mnie skażą, pójdę na szafot z podniesioną głową. Jak chcesz. Król powiedział mi o Addzie. Paskudna sprawa. Ale już wtedy, za pierwszym razem, ostrzegałeś nas, że to może wrócić. No i stało się. Myślisz, że drugi raz też uda ci się ją odczarować? Geralt dał im pewne instrukcje, które mieli robić, żeby właśnie się nie zmieniła. Można było to wywnioskować z pierwszej rozmowy z Addą w trzecim akcie. Zobaczymy. Widzę, że dokładnie pamiętasz tamte wydarzenia. Jakże mógłbym zapomnieć?
Spędziłeś wówczas całą noc w starym dworzyszczu, gdzie strzyga miała swój sarkofag. Od zmierzchu do świtu. Nie wiem dokładnie, jak przebiegała walka, ale hałasu narobiliście, że pół miasta nie spało. Poszliśmy do dworzyszcza o świcie. Leżeliście w wielkiej kałuży krwi na podłodze koło sarkofagu. Ledwo żyłeś, ale królewnę odczarowałeś. Zdrajca Ostrid nie przeżył. Król był w niebo wzięty. Kim był ten Ostrid? To on rzucił klątwę. Kochał się potajemnie w królewskiej siostrze. Ludzie to skurwysyny, żeby z zazdrości skrzywdzić kogoś kochanego. I to jeszcze w taki sposób. A teraz? Dużo ludzi już zginęło? Ciężko stwierdzić, wiesz. Takie kurwa czasy, że trupów więcej niż much na gównie. Wiecie, gdzie strzyga przesypia dnie? Nie, ale widziano ją w starej Wyzimie. Zdaje się, że tam poluje. Odczarowywanie królewny to ryzykowna sprawa. Owszem, ale wiesz przecież, że król ma różne sposoby, żeby cię do tego nakłonić. Co masz na myśli? Wiem, że masz przyjaciół pośród nieludzi. Jeśli pomożesz Foltestowi, być może rozważy jeszcze raz ten dekret o przycinaniu uszu i brud do obowiązującej normy. Cóż, może faktycznie warto to rozważyć. Geralt? Okej. Okay. Bywaj. W tym podziale już się dogadaliśmy. Coś tu jeszcze zostało? Zobaczmy, może jeszcze Tristan coś powie, albo Straż Przyboczna. Niech żyje Foltest! Temeria zwycięży. Temeria zwycięży. Nie zadzieraj z nami. No dobra, nic ciekawego. Geralt. No właśnie. Masz jakieś podejrzenia, co się stało z Alwinem? Szczerze mówiąc, nie podejrzewałam, że jest w stanie przebić się przez Dwimeryt. Niewielu czarodziejów to potrafi. Stąd wniosek, że posiada moc wystarczającą, by przenieść się w dowolne miejsce i czas. Jeśli ktoś dobrze zna historię Wiedźmina, to była też już jeszcze jedna taka osoba, która właśnie tak się przenosiła. I możliwe, że jeszcze ją zobaczymy w jednej grze. Nie spoilerując wam, czy może... Nie, nie będę wam spoilerować. Co sądzisz o tej sprawie z Addą? Strzygą, Geralt. Teraz jest strzygą. Oboje wiemy, że klątwy i czary nie rzucają się same. No, nie rzucają się. Masz jakąś teorię? Wiele lat temu, kiedy zdjąłeś klątwę, przykazałeś, by królewna nosiła szafir z inkluzem. By w jej komnacie palono gałęzie jałowca, żarnowca i leszczyny. Ktoś podmienił szafir i dosypał jakiegoś świństwa do ognia. Tak. Wniosek narzuca się sam. To musiał być ktoś z jej otoczenia. Ale to nie wszystko. Sprawca posiadał wiedzę tajemną, a to już nie jest proste. Może Velerat coś wie. Uważasz, że powinienem przyjąć zlecenie króla? Tak. Jestem tu w pewnym sensie więźniem politycznym. Mogłabym oczywiście użyć teleportacji, ale mam tu parę ważnych spraw do załatwienia. Jakich spraw? Nie kłopocz się. Masz na głowie interesy jej wina i twoich elfich przyjaciół. Triss, nie bądź taka. Przykro mi, Geralt, dokonałeś wyboru. Bywaj. No patrzcie, wyrzucili mnie z kręgu politycznego. O, mogę iść. Miłościwy pan przyjmie was teraz. Idźcie na górę do jego komnaty. Jego miłość oczekuje. Udam się tam niezwłocznie. Okej, okay, jego miłość oczekuje. Bywa. Myślałem, że coś dodatkowo nam będzie chciał powiedzieć, bo właśnie tam Tristan wspominała o tym. Chodźmy teraz do naszego króla. Tutaj czy tam? Tam chyba, co? Tu nie możemy wejść. Nieźle to kurde strażników nastawiali. Czy na dół jeszcze bym mógł iść? Chyba nie, już tam dalej nie mogę się przedostać, ja nic tam nie widzę zbytnio. Chodźmy do Foltesta. Kurde, ty tych kotów tutaj masz, najpierw go okradnijmy. Królu, poczekaj chwilę, najpierw cię okradnę. Mam nadzieję, że nie będziesz miał mi tego za złe. Co tam masz na biurku? Suszone owoce, jest tutaj mapa. No, w sumie to jest chyba taka sama mapa, jaką dołączyli do zestawu gry. Nie mam jej teraz przy sobie, żeby wam pokazać. W którymś odcinku wam ją pokazywałem, prawda? Tam, gdzie była ta strzałeczka, gdzie te pola prowadziły. W czwartym akcie. Dobra. Możesz ty, kurde. Leszego złapałeś? Wiedźminie, wasza wysokość.
Rozmawiamy nieoficjalnie, więc daruj sobie tytuły. Miałeś czas do namysłu. Teraz chcę wiedzieć, czy Addę można odczarować. Istnieje duża szansa. Czy klątwa mogła wrócić sama z siebie? Nie sądzę. Przypuszczam, że ktoś ponownie rzucił czar. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, czy Adda znowu będzie niedoro... Czy psychicznie będzie małą dziewczynką? Nie sądzę. Prawdopodobnie będzie pamiętać wszystko, co się wydarzyło, zanim została przemieniona. Nie sądzę. Istnieje szansa. Nie ułatwiasz mi tego, Geralt. Zatem postawię sprawę jasno. Zrobisz, co w twojej mocy, żeby ją odczarować. Jeśli uznasz, że przypadek jest beznadziejny, zabijesz królewnę. Nie będę cię za to ścigał. Już raz ci zaufałem i nie zawiodłeś mnie. Dziękuję, królu. Nie dziękuj, to nie koniec. Jeśli dowiesz się, kto rzucił czar, powiesz o tym mnie i nikomu innemu. Rozkaz. Jeszcze jedno, Wiedźminie. Jeśli ci się uda, będziesz mógł prosić o co zechcesz. Rzecz jasna w granicach rozsądku. Jeśli spieprzysz, moja córka bardzo cierpi. Twoi bliscy też będą cierpieć. Postawiłeś sprawę jasno, panie. To dobrze. Miłościwy panie, twoje królestwo toczy jeszcze jedna choroba. Co masz na myśli, Wiedźminie? Salamandra. Adda się z nimi zadawała. Głupia smarkula. Że też mnie tutaj nie było. Velerat powiedział, że mocno przerzedziłeś ich szeregi. To się chwali. Mam nadzieję, że nie zamierzasz spocząć na laurach i ostatecznie rozwiążesz ten problem. Dokładnie tak zrobię. I jeszcze ostatnia sprawa, Wiedźminie. Kazałem cię obserwować i dostałem raport o twoim życiu osobistym. Wasza wysokość. Czekaj, nie kieruje mną zdrożna ciekawość. Szpiedzy donieśli, że romansujesz z Marigold. I chcę mieć pewność, że nie kryje się za tym coś więcej. Wiedźmi niezbyt się w politykę mieszają, chociaż zdarzają się i tacy. Striss łączy mnie silny związek emocjonalny. To wszystko i nikomu nic do tego. Nie unoś się. Wiesz, Wiedźminie, ja też kochałem matkę Addy. Też Addę. Nie dopuszczono jednak do Orzenku. No, ale mam nadzieję, że wam ułoży się lepiej. Przynajmniej jako sterylny mutant nie zrobisz tej dziewczynie dziecka. Dzięki. Pozwolę. Jeśli będziesz chciał udać się do Wyzimy, porozmawiaj z moim szambelanem. Mnie zaś przez jakiś czas nie będzie w zamku. Gdybyś czegoś potrzebował, zwróć się do Velerada. Tak zrobię. Żegnam, królu. Jeszcze jedno. Słucham, królu. Sprawa jest poufna. Przyrzeknij, że słowa, które teraz padną, nie wyjdą poza ściany tej komnaty. Będę milczał jako grób. Wywiad doniósł mi, że grywasz w poker. Chodzi o to, że na dworze trudno znaleźć godnego przeciwnika. Boją się, że każe ich ściąć, czy co? Zagramy? Pewnie. Zagrajmy, spróbujemy zagrać z królem. Wow, zobaczcie, jaka to jest stawka. 400 olerynów na wejście. Jestem ciekawy, ile można u niego wygrać. Chociaż nie wiem, czy mi się uda wygrać. Ostatnio coś te kości nie idą. Jak już ma trójkę skubaniec. 600 olerynów. Wow. Ale dobra, stawiam wszystko na jedną kartę. Ryzykujemy, nie? Potrzebuję jednej szóstki. Jest chociaż jedna, żeby tylko nie wyrzucił karety. Celuje on w karetę. Jest czwórka i jest jedynka, super. 2000 w puli, wow. Niezła cena, naprawdę niezła cena. Gramy o poważne pieniądze, mam dwie pary. Z tego co widzę. Czyli tak samo jak poprzednio. Co ty masz? Kurde, masz małego streeta, co? Full przybije małego streeta? Nie pamiętam, wiecie? Ale uderzymy może w karetę, co? Trójka chyba nie przybije małego streeta. A spróbujmy, może karetę uda się wyrzucić. Nie, tylko trójka. Okej, 3200 w puli. Niezła forsa, królu, niezła forsa.
Para trójka dwójek jest. Jest bardzo dobrze, jak na początek. Co ty masz? 1, 2, 4, 4, 6. Jest tylko para. Oj, królu. Czuję twoje pieniądze już w moim mieszku. Jeszcze jedna dwójeczka, bardzo proszę. No, niestety. Więc jest ryzykownie. Masz szansę. Masz szansę, królu. Para czwórek. No nie. Nie wierzę, że to wygrałeś, królu. Czy mogę z tobą? Nie będę cię dłużej zatrzymał. Porozmawiaj z Chamberlainem o transporcie Devisa. No cóż, te pieniądze już nie są takie ważne. Podejrzewam, że przez to nie skończyłem zadania, co? Gra w kości. No jest, król mnie pokonał. W każdym razie nie wiem, czy będzie jeszcze okazja z nim zagrać. Jeszcze nie będę cię dłużej zatrzymywał. Porozmawiaj z Chamberlainem o transporcie. Trudno, trudno. Nie gram tak, żeby zapisywać jakieś rzeczy, przechodzić to jeszcze raz, udawać, że okej, ja to jestem tam dobry. No niestety gwint mi nie... Co ja mówię, gwint? Słucham? Poker mi nie poszedł. Chciałbym wrócić do Wyzimy. Jesteście gotowi, panie? Ale myślę, że to może być wersja rozszerzona, bo szczerze mówiąc, podstawowej wersji jak kiedyś grałem, bardzo łatwo było wyrzucić streety, bardzo łatwo szło z karetami, więc praktycznie wszystko się wygrywało, więc możliwe, że to troszkę znerfili, że tak powiem. Tak, chcę ruszać niezwłocznie. Okej, jesteśmy w Starej Wyzimie. Widzę, że już czas tak leci, że będziemy zaraz kończyć odcinek. Wow, nawet płyniemy tutaj łódką, tak? To my tam płyniemy? Sam Chamberlain nas prowadzi? Nie, jakiś inny typek. Jest i Stara Wyzima przed nami. Czy ty wskoczyłeś przez mur i to tak dziwnie? Widzieliście ten cień, jak on wskakiwał od góry? Pokażcie mi, jak to jest wysoko, co? Chciałem tylko zerknąć. Ja wątpię, żebyś przez te mury przeskoczył, wiesz, Geralt? I to zobaczcie... No serio. Okej. Jest Zoltan na dole nawet, wiecie? Zerknijmy sobie z tej strony, czy coś będzie ciekawego. Szabrownik. Wow. Dobra. Chodźmy do Zoltana. Tak stało, że nie chciał nas przepuścić. Dobrze, że jesteś. Już myślałem, że będę musiał samemu przedzierać się przez miasto. Miałem pogawędkę z Foltestem. Muszę odczarować Addę. Podobno poluje w mieście. Co zamierzasz? Nie mam pojęcia, gdzie ukrywa się strzyga. Pomogę ci. Może po drodze natkniemy się na jakieś ślady królewny. Świetnie. Musimy zabrać dwie grupy. Czekają niedaleko stąd. Następnie spróbujemy się przebić do szpitala Shani. Gotów? Tak, jestem ruszajmy. Gotów. Tylko pozwólcie, że sobie zapiszę w tym miejscu. Boję się, że gra mi może wywalić. Wiecie co, za pierwszym razem jak grałem właśnie w Wiedźmina, to strasznie mi przemulało. Już kiedyś o tym mówiłem, że to tak się słabo działało. I przypomniało mi się właśnie ten akt. Wiecie, naprawdę ciężko było cokolwiek zrobić w tym akcie. Dosłownie oglądałem zdjęcia, że tak powiem. No dawaj, co jest? A nieźle ich teraz tutaj poszatkowaliśmy. Dobra, ten jeden tam przeżył, ale chyba go dobijecie zaraz, co? Okej, pięknie. Nie ma czasu do stracenia. Nie podoba mi się to. Tu jest jeszcze jedna grupka, prawda? Przecież nic nie robię, o co ci chodzi? No i tu jest druga grupka. Nie tu. Tutaj? Gdzie oni są? Nie tutaj. Czy jakieś dziwne dźwięki. Gdzieś tutaj jest ta grupka, nie? Jesteśmy na miejscu. Kurwa szmać, mieli tu czekać. Może się gdzieś pochowali. Lepiej niech się śpieszy. To rozumiem, się pojawia zakonnicy. Kurwa szmać. Słyszę przeklinającego krasnoluda. Niemożliwe, kurwa szmać. Doprawdy niesamowite. Nie ciebie, Zoltan. No już, szybciej. Trzymajcie się blisko mnie i tego Wiedźmina. Idziemy po jeszcze jedną grupę. Nagle się pojawili po prostu przed nami. Chciałem zajrzeć, czy coś tu jest ciekawego. Jest jakaś beczka. Nie, tylko oręki. Dobra, jest tam kilka... krasnoludów.
Dlaczego oni nie to robią? Pojmujesz? Odpalili mnie. Nienawidzę. Jesteśmy zgubieni. Okej. Już widzę, że leci do mnie jeden skubany zakonnik. No chodź tu, jak chcesz tak walczyć, to ci pozwolę na to. Nie. No, co ty robisz, chłopie? Załatwimy go sobie szybko. Możesz ty. Giermek zakonu. Dobra. To ja dziwnie się czuję, że uśmiechem za ich zabijam. Ale to już nieważne. Dobra, bo ja coś czuję, że tutaj się ta walka nigdy nie skończy. Jak widzicie, ciągle ich tutaj dobiega. Chodźmy po prostu stąd. Dobra, oni gdzieś tutaj mają czekać, prawda? Jesteśmy na miejscu. Widzę, że punktualność nie jest najmocniejszą stroną starszych ras. Cicho, Geralt. Mamy umówiony sygnał. Będę naśladował ryk gotowy tygrysa polarnego. Umówiłeś się z przyrodnikami? Bo jeśli nie, to kompanii, na których czekasz, mogą mieć problemy z odróżnieniem ryku godowego od innych wrzasków. Nie mówiąc już o wychwyceniu subtelnej różnicy między tygrysem polarnym a zwykłym gatunkiem tego zwierzęcia. Właśnie o to chodzi. Jak usłyszą ryk, którego na pewno nic w okolicy nie mogło wydać, to będą wiedzieć, że to ja. Porażająco logiczne. I to się nie wydawało jakieś... Mówiłem. Dziwne. Wystarczy. Zaraz przywabisz samicę. Idą. Wiedziałem, że się uda. Trzymajcie się blisko, idziemy do szpitala. Okej, przybijamy się do szpitala. Czy jest tu jeszcze coś wartego? Chyba nie, co? Chyba nie. Dobra, to cały czas jest rzeź. Tu jest kuźnia, wyrwa w murze, wieża kata. Jest tu szpital polowy. Dobra, musimy się tam przebić pewnie przez tą grupkę. Wow, aż mi troszkę przyklatkowało. O, zaczyna się niezła muzyka. Jeżeli tu poszatkujemy, nie? Aj, cisnąłem jeszcze raz. Myślałem, że nie zaatakował. Widzisz, co się Geralt czasami przycinasz, wiesz? No dawaj, siepajcie go tam. No i po sprawie. Zlecenie na upiory, zlecenie na Garkainy. Musimy sobie to od razu ułóżmy. Zlecenie na Brooksy. No, ciekawe. Na Bluejary, czy jak to się tam wymawia. I cmentary. Okej. Okay. I wchodzimy do szpitala. Nie będzie Shani. Ciekawe, czy jest jeszcze na nas zła. Udało się. Dotarliśmy na miejsce. Tutaj ranni będą mieli odpowiednią opiekę. Coś mi właśnie przyszło do głowy. Znasz legendę o Wiedźminie Kruku i jego zbroi? Znasz kogoś, kto byłby w stanie zrobić dla mnie taką zbroję? Idź do krasnoludzkiego kowala. Ukrywa się gdzieś w starej Wyzimie. Jest naprawdę świetny w swoim fachu. Na pewno ci pomoże. Tak zrobię. O. Witaj, Wiedźminie. Widzę, że urządziłaś szpital. Zawsze byłeś bystry. Możemy chwilę porozmawiać? Nie. Pewnie nie zauważyłeś, ale mam ręce pełne roboty. Zresztą nie wiem, o czym mielibyśmy rozmawiać. Przecież nie jestem godna twojego zaufania. O czym mówisz? Jak to o czym? O Alwinie. Pokazałeś wystarczająco wyraźnie, kto jest godny wiedźmińskiego zaufania, a kto nie. Z kim można się od czasu do czasu przespać, a komu powierzyć dziecko. Ale... Nie chcę tego słuchać, muszę pomagać rannym. Ale... Mistrzu! Mistrzu, czy jesteś Wiedźminem? Owszem, co się stało? Mistrzu Geralcie, potworzyca ludzi morduje. Mówże wreszcie, co się stało? Strzyga pojawiła się przy wieży. Przysłano mnie, żebym Wiedźmina sprowadził. Żołnierze rady nie dają, już 5 ducha wyzionęło. Pomóżcie! O którą wieżę chodzi? O tę najwyższą. Wiewiórki ją podpaliły. Na pewno trafisz, panie. Dziękuję ci bardzo za informację, a ja wam dziękuję za to, że obejrzeliście ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Oczywiście pójdziemy, czemu oni są zarażeni, a nie ranni? Trochę dziwne. W każdym razie pójdziemy do tej wieży już w następnym odcinku.
A tymczasem dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Mogę ci wymasować stópki.